Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Rancho Owczarnia. Witam Was serdecznie w nowym roku. Trochę minęło od ostatniego odcinka, ale to przez to właśnie, że było święta, Sylwester, Nowy Rok. Też za dużo się tutaj nie wydarzyło na budowie. Ale dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co nas czeka w tym roku. Krótko podsumuję rok 2022 i opowiem, co w najbliższym czasie czeka nas w 2023. Także zapraszam na odcinek, oglądajcie, hej. Tak więc jestem dziś na strychu. Dlaczego nadal na strychu? Ano dlatego, że sobie działam tutaj z rozbiórką wędzarni. To jest ostatnie, co tutaj na strychu zostało do rozebrania. Przed tym, jak będę się zabierał za rozbiórkę stropu między piętrem a strychem. Więc rozbieram tą wędzarnię. Rozbieram ją cegła po cegle, bo idzie to dosyć fajnie. Była na zaprawie wapiennej murowana, więc idzie to dosyć dobrze. Od razu sobie te cegły ostukuję, czyszczę i będą gotowe do ewentualnego ponownego użycia. Także pokażę Wam tu szybko, co robię i później przejdziemy do sedna sprawy. A więc tak, jak widzicie, trochę się tu przestrzeń zmienia, otwiera coraz bardziej. Dwie ściany całe rozebrane, dwie załóżmy, że w połowie, plus sufit oczywiście. Jak to było zbudowane? Podobnie jak strop na dole nad piwnicą, czyli strop Kleina. Po środku był taki dwutołownik, widzicie? O, taki dwutołownik, belka szła po środku. Były dwa łuki na suficie, plus takie klamry spinające, stalowe, które spinały ściankę jedną z drugą. Całkiem solidna konstrukcja. Tylko co? Chciałem te dwie ściany, które teraz są w połowie już rozebrane, zostawić, ponieważ w tym miejscu może nie takiej dużej części, ale będzie mała łazienka, prysznic, umywalka i toaleta planowana, więc chciałem te dwie ścianki sobie zostawić, żeby pomniejszyć sobie pracę i gdzieś tutaj dotąd tylko rozebrać, a ten narożnik jakby zostawić. Ale jednak podjąłem decyzję, że ją rozbiorę. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, to jest ścianka na jedną cegłę, która stoi tutaj na belce. Jakbym rozebrał to i zostawił samą tą ściankę wzdłuż na jedną cegłę murowaną, to by było, niczego się tu nie trzymało. Nawet jakbym do góry tam z tamtą belką się spiął, jakąś belkę z poprzek wstawił i pospinał, no ale to szkoda zachodu. I zdaniem jednak skończy się na lekkiej ściance, którą zrobimy już po wszystkim, a dzięki temu, że jej nie będzie, to łatwiej też będzie z tym stropem i w ogóle. Więc odpuściłem i rozbieram całą, od razu sobie te cegły czyszczę, odkładam na taczkę, taczką sobie wywożę, tu odkładam, tu mam trochę cegieł i no i głównie mamy tutaj tego sporo. Dużo jest właśnie tej cegły dziurawki, ale nie tylko, jest też pełna. Tak mieszane to było. Więc tak trochę nie wiem, co z tą dziurawką zrobię. No się gdzieś tam nada do jakichś ścianek właśnie działowych, gdzie nie potrzebujemy efektu. Lepsza jest, wiadomo, ta pełna. Zostawiałem też sobie takie połówki, 1/3, 3/4, także jak miały jakby jeden bok cegły, jeśli był cały, dobry,
a z drugiej był tylko ukruszony, no to mówię, gdzieś tam się przyda, ale jest tej cegły tak dużo. I tutaj na całym gospodarstwie mamy tego dużo, że stwierdziłem, że chyba jednak tego się pozbędę i pójdzie razem z gruzem, czyli z tym, co teraz zalega mi tam na podłodze, a którego na razie nie usuwam, nie wywożę, nie wyrzucam przez rękaw, bo pada, codziennie prawie pada, więc na razie to odpuszczam, rozbiorę co się da, póki tu sucho, w miarę ciepło na strychu, to sobie tym się zajmuję, a zacznę to wyrzucać, jak będzie jakaś pogoda sprzyjająca. No i co? I tyle. Zostanie tu tylko ten komin, który tak naprawdę chcę rozebrać, ale rozebrać go tam od góry, od dachu, prawda? Że on nie będzie wystawał już ponad dach, ale rozbiorę go tak naprawdę tylko do tego poziomu, bo wykorzystam go. On ma trzy szachty w sumie, więc wykorzystam go jako no, przepusty między stropem a parterem a piętrem, żeby sobie puścić tu instalację i wodne, i kanalizacyjną, i pewnie od rekuperacji też, więc będę miał tutaj pole do popisu. Pewnie jedna część pójdzie do poziomu stropu rozebrana, a dwa szachty będą tutaj do poziomu tego sufitu na poddaszu. No i tak sobie tutaj działam. Nie wiem, myślę, że dzisiaj to rozbiorę, skończę. Mam nadzieję, że jutro będzie pogoda, to trochę tu uprzątnę i wywiozę. No i później pozostanie transport tej całej cegły też na dół. Mam jakiś tam wstępny pomysł, żeby jej nie pouszkadzać rzucając na ciapka. Ale to wam może pokażę, jak będę to robił. I co? A teraz wam opowiem trochę o planach. A więc tak, rok temu nawet o tym nie myśleliśmy, że będziemy w tym miejscu za rok, że będziemy właścicielami takiego gospodarstwa i że to już. Gdzieś tam w planach zawsze to mieliśmy, tylko bardziej gdzieś tam na starość o tym myśleliśmy. Ale może i dobrze się stało, póki mam jeszcze siłę i energię, żeby to dużo sam zrobić. No i nie obyło się bez czego. Jak wam to opowiedzieć? Czego zacząć? Tak naprawdę wydarzyło się wszystko gdzieś tam, zaczęło się od maja, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o konkursie syndyka na zakup tego. Złożyliśmy, właścicielami się staliśmy w wakacje, gdzieś tam odebraliśmy tą nieruchomość w sierpniu. No i tak od sierpnia zaczęło się dziać. Zaczęliśmy tu działać, sobie tam uporządkować trochę teren, trochę z przodu, trochę dom. Do tej pory to trwa. Jak widzicie, za mną nadal na dachu Eternit. Więc z dachem jeszcze nie weszli, ale no generalnie rozumiem, no bo w taką pogodę też nie bardzo jest jak wejść. Zdjąć poszycie i czekać, aż reszta zmoknie. Więc czekam na jakieś okno pogodowe i mam nadzieję, że wydarzy się to jak najszybciej. Ale to nie jest tak, że mnie to wstrzymuje. Jak widzicie, działam sobie cały czas i mam co robić. Ale nie o tym. Pamiętacie, jak dużo jakby kontrowersji zakup tej nieruchomości wywołał? W pewnym odcinku tam tłumaczyłem, co, po co, za co i tak dalej. No i pierwotnie mieliśmy taki plan, że okej, bierzemy za kredyt na zakup tej nieruchomości w tych mega trudnych czasach, i to było bardzo dużą kontrowersją, bo stopy procentowe
rekordowe, najwyższe, cały czas rosnące, inflacja i my w tym czasie braliśmy kredyt. Kolejny zresztą, bo na tamten dom, w którym mieszkamy, też jeszcze mieliśmy kredyt hipoteczny, więc duże ryzyko. Ale gdzieś cały czas mieliśmy to w głowie, że ten kredyt jest na chwilę i te stopy procentowe tak naprawdę nie odczujemy ich no, te kilka miesięcy jakby, które kilkanaście, jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, ile czasu będziemy to płacić, no to nas jakby nie dotkną, tak jakbyśmy musieli płacić to przez kilkadziesiąt lat i spłacać ten kredyt do zera. Gdzieś w zamyśle było, że w pewnym momencie sprzedajemy dom, w którym mieszkamy, który sfinansuje nam jakby wszystko, czyli spłatę tego kredytu, tamtego kredytu i sfinansuje nam remont tego. No i co? I spróbowaliśmy, wystawiliśmy dom na sprzedaż. Tak na początek chcieliśmy się zorientować. Wymyśliliśmy sobie cenę, za którą chcielibyśmy sprzedać, żeby nam na wszystko starczyło, przynajmniej z naszych szacunków. To czy starczy, to się okaże. No i niestety wszystko... Niestety powiedziałem. Może stety, nie wiem, okaże się. Znaleźliśmy biuro nieruchomości i takie gdzieś tam po sąsiedzku. Tam, gdzie mieszkamy, sąsiad prowadzi biuro nieruchomości, więc do niego się udaliśmy. Ustaliliśmy kwotę, jego wynagrodzenie i tak dalej. No i tak naprawdę w tydzień od wystawienia znaleźliśmy już klienta. Oglądaczy było chyba przez ten tydzień 5 rodzin, czy tam klientów. No i ten piąty okazał się już tym docelowym, który to kupił, i klient okazał się idealnym w sensie dla nas. Idealnym, bo ceny za bardzo nie negocjował. Jakimś tam mały ogonek urwaliśmy tak naprawdę na podatek, który on musi wnieść do Urzędu Skarbowego. Więc kwota, którą chcieliśmy, ją uzyskaliśmy, no gdzieś tam zakładaliśmy, że wiadomo, jakiś tam ogonek każdy będzie chciał stargować. Ale to jeszcze nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my w tamtym domu będziemy jeszcze mieszkać do połowy sierpnia. Tak, do połowy sierpnia, czyli w sumie od momentu gdzieś tam zakupu to jakoś 10 miesięcy, czy tam 9. 9,5 chyba dokładnie miesiąca mieszkamy w domu już tak naprawdę sprzedanym. Formalności są załatwione, księga wieczysta już jest zmieniona. To już było w październiku czy w listopadzie, wszystko się zadziało. Nie mówiłem wam jeszcze o tym, no ale w sumie i tak kiedyś będę musiał o tym powiedzieć. Dlaczego teraz? Może dlatego, że jest przełom roku właśnie, no i mam tą datę. Mam datę, połowę sierpnia, choćby się waliło i paliło, musimy się stamtąd wyprowadzić. No i plan jest taki, żeby się tu wprowadzić do tej połowy sierpnia. Więc trzeba było podjąć jakieś decyzje. Decyzje zawodowo-życiowe i tak dalej. No i podjęliśmy taką decyzję, że żeby nam na to jakby wystarczyło i tak jak planowaliśmy, to ja zrezygnowałem z pracy zawodowej teraz na umowę o pracę i przechodzę jakby na pełny etat tutaj. To będzie moja praca, czyli remont tego najpierw domu, gdzieś tam w przyszłości gospodarstwa, ale to już po przeprowadzce bardziej. No i co? I trzeba zrobić tyle, żeby dało się przeprowadzić, czyli kuchnię, choćby jedną łazienkę, ze dwa pokoje, salon plus jakąś jedną sypialnię i da się przeprowadzić. Reszta można robić dalej. Więc działam ostro.
mam załóżmy dużo i niedużo czasu, to się okaże. Gdzieś tam pewnie w czerwcu, lipcu, sierpniu będę mądrzejszy, czy to było wystarczająco czasu, czy nie. No ale taką podjęliśmy decyzję, ponieważ no, nie pociągnąłbym na tyle frontów. Ja jeszcze sobie gdzieś tam bardziej hobbystycznie, ale też no, trochę zawodowo, no bo mam działalność tworzoną na to moje hobby i to zostawiam to jakby po to, żeby mieć ubezpieczenie, po to, żeby mieć tam jakieś, nieraz od czasu do czasu jakieś zlecenie wpadnie. Nie ogłaszam się, nie reklamuję jakoś specjalnie z tym, ale dużo osób już wie, że to robię. A co? No to tak jak wam mówiłem, to wszystko wyjdzie w praniu i gdzieś tam kiedyś się o tym dowiecie. Tego tym bardziej wam teraz o tym nie powiem, żeby nie ruszyła jakaś lawina zamówień. Bo nie mam na to czasu, no ale gdzieś tam i tak na to nie poświęcałem dużo czasu, pracując na pełny etat gdzieś na umowie pracę, więc robiłem to bardziej popołudniami, a tak naprawdę weekendami. No i tak załóżmy to podtrzymam w tej chwili, a ten pełny etat, który poświęcałem na pracę, na umowę o pracę, wykorzystam ten czas tutaj na ten remont. I to jest kolejny przełom w naszym życiu, naszej rodziny i tak dalej. Z jednej strony dobrze, mamy tą datę, do której więc jest mobilizacja pełna. Zobaczę, jak to będą miesiące mijały, czy będę musiał się kimś wspomóc, w sensie wykonawcami, czy nie. Jeśli będę musiał, to bardziej na takich robotach typowo. No to, co się maszynami robi, nie? Czy tynki maszynowo, czy wylewki, to co firma jakaś wpadnie i zrobi to w 2-3 dni, czy tam załóżmy tydzień, no to ja bym się z tym szarpał miesiącami sam w pojedynkę, więc to bardziej o takich, że tak jak w przypadku dachu, nie? No to są takie rzeczy, których się tu samemu pojedynkę nie da zrobić. Resztę zamierzam przynajmniej na tą chwilę zrobić sam. W sensie instalację, rozłożenie, wykończeniówkę, płytki, nie wiem, panele, malowanie i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie z biegiem czasu mijało, czy będziemy podejmować jakieś kroki, żeby wspomóc się wykonawcami. Zobaczymy, jak będzie topniał budżet. I co? Trochę o tych finansach. Tak jak nie powiedzieliśmy na początku, za ile to kupiliśmy, w sensie konkretnej kwoty, to nadal to podtrzymujemy i nie powiemy. Mogę powiedzieć tak, że kwota, za którą sprzedaliśmy nasz obecny dom, jest taka, że starczy, jakby 30% z tej kwoty poszło na zakup tej nieruchomości. Tak? Około 30%. Kolejne 30% z tej kwoty poszło na spłatę kredytów, które nam zostały na tamten dom. A 40% z tej kwoty zostaje nam na remont tego. Więc tak, nie mamy żadnych kredytów w tej chwili. Wszystko mamy pospłacane, nie płacimy co miesiąc żadnej raty. Mamy budżet na remont. Zostało nam tam 10% tak naprawdę do wypłaty na sam koniec przy przeprowadzce od tego klienta. Więc tak naprawdę 90% już otrzymaliśmy. Oczywiście, tak jak mówię, no, tam duża część, te 60% poszło na spłatę wszystkich kredytów tego i tamtego. Więc no to nam pozwoliło podjąć takie, a nie inne decyzje, tak? Że mogłem zrezygnować przynajmniej na jakiś czas z tej pracy zawodowej, ponieważ no, nie mamy tych obciążeń comiesięcznych, tak? Że no, żona pracuje, jakieś tam jedzenie i tak dalej, to z jej wypłaty i tak zawsze było.
Więc no wiadomo, jakieś tam rachunki pozostały, tak? Jakieś media, które zużywamy codziennie i tak dalej, no ale na jakiś czas możemy sobie na to pozwolić i stąd ta decyzja, tak? Która nam to ułatwiła. Więc tak jak mówię, klient dlaczego idealny? Dlatego, że po pierwsze szybko znaleźliśmy go, długo, bardzo długo, jak na warunki sprzedaży nieruchomości, pozwolił nam mieszkać. W sumie tak jak chcieliśmy, to była przez nas data wskazana. Tu nie było żadnych negocjacji. Klient był, po prostu miał gotówkę, więc też nie czekaliśmy, aż będą trwały całe procedury, zanim załatwi kredyt, co w tych czasach jest mega trudne, ponieważ zdolność mieć kredytową teraz to jest naprawdę ciężko. Rzadko kto może sobie na to pozwolić. A ten, kto ma tą zdolność, no to pewnie jest na, no, stać go, żeby nie brać kredytu. Więc szybko się wszystko zadziało i przez to, że klient miał pieniądze, no to poszło momentalnie, tak? Spłaciliśmy kredyty, więc zostaliśmy uwolnieni od tych comiesięcznych zobowiązań finansowych. No i co? I skupiam się, ja się teraz skupiam tutaj na remoncie, żona bardziej na, no też ma dużo mega obowiązków, bo praca też jedna rozpoczyna drugą, do tego dom, dzieci, no to nadal musimy wszystko jakby ogarniać. No ale taki mamy jakby podział, tak? Ale to nie tak, że ja się wypisuję z całego życia rodzinnego, no bo to nie chcę, żeby rodzina na tym ucierpiała, ja tu będę się zażynał od rana do wieczora i dzieci mnie nie będą widzieć. To też nie na tym polega, a może okej, gdzieś tam końcówka, gdzieś kiedy będzie już ciepło i faktycznie i warunki i wszystko będzie pozwalać, żeby tu siedzieć i czas będzie gonił przede wszystkim do tej przeprowadzki, no to, ale nie będzie to tak, że ja przez rok będę wyłączony z życia rodzinnego. Więc na tą chwilę pracuję gdzieś tam do 16, max 17 i wracam normalnie do domu, tak? Tak jakbym pracował gdzieś na umowie o pracę. I tak to sobie działamy. Muszę popracować nad jakimś sobie harmonogramem, postarać się to spisać. To też uświadomi mi, na co ile mi czasu mniej więcej sobie mogę zaplanować. I też mi to pokaże, czy zdążę tak naprawdę, czy nie zdążę. Na tą chwilę uważam, tak jak sobie mam to w głowie na razie, nie spisane, to myślę, że do takiego momentu, tak jak mówiłem, tak, jedna łazienka, kuchnia i choćby dwa pokoje, myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić, zdążyć i to własnymi siłami. Ale to czas pokaże i zweryfikuje. No, to chyba na dziś tyle. Znowu duże zmiany. Tak naprawdę w ciągu roku, nawet nie całego roku, wydarzyło się tak dużo u nas, że niektórzy przez całe życie tylu zmian nie mają. Zwłaszcza tak trudnych, no, może nie trudnych, no, ale życiowych, wpływających na wszystko, na codzienność, na przyszłość, na rodzinę i tak dalej. Więc co? Trzymajcie za nas kciuki, życzcie nam powodzenia i działamy. I będę was na bieżąco, jak do tej pory, informował o postępach prac. I tyle. Więc na dziś tyle. Pokażę wam trochę jeszcze, jak mi idzie to rozbieranie na sam koniec. Jak sobie walczę tu z tą cegłą pojedynczo, sobie rozbieram. Idzie to dosyć fajnie, tak jak mówiłem. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku.
Pamiętajcie o łapkach w górę, o dzwoneczku, subskrybujcie, wciśnijcie sobie tam powiadomienia, będziecie informowani wtedy przez aplikację o pojawiającym się nowym odcinku. Komentujcie, chętnie czytam te komentarze, odpowiadam, dużo one mi dają takiej energii i motywacji do działania, więc oby tak dalej. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej. Także jak widzicie, idzie to w miarę sprawnie, cegła praktycznie czyściutka, ta zaprawa odpada praktycznie sama, teraz lekko trzeba postukać, tak samo cegłę, żeby jedną się odspoiła, to też wystarczy puknąć delikatnie, to wszystko ładnie odchodzi. Tak je sobie czyszczę, żeby później nie zostawiać tego na później, bo to będzie dwa razy jedna robota, a tak to sobie już poukładam je ładnie gdzieś na palecie. Będą gotowe do użycia. Może pozostanie tam tylko przetrzeć szczotką drucianą już przed samym murowaniem. Chociaż na razie na tą dziurawą nie mam jakiegoś tam pomysłu. Bardziej na tą pełną, ale to w ostateczności można też ją sprzedać, prawda? Cegła zawsze w cenie, a im starsza, tym lepsza. Też mam takie wątpliwości, czy ta wędzarnia była tu od początku tego domu, ponieważ właśnie ten rodzaj cegły też mi jakby gdzieś tam nie pasuje na te lata międzywojenne, 30 ubiegłego wieku. Dom, jak pamiętacie, jest z lat 30. po niemiecki, więc kurczę, no nie wiem. Możliwe, że została wybudowana później, ale nie potrafię na to odpowiedzieć. No tak mówię, wątpliwość mam przez to, że nie mam pewności, czy taki rodzaj cegły z tymi dwoma pustkami tutaj w środku w tamtych latach był produkowany. To już wygląda na taką, no, taśmową produkcję. No nie jest jakaś tam formowana ręcznie w jakiejś formie, tu już jest jakaś taśmówka, albo widać ślady jakiejś tam przejazdu przez jakiś tunel, trasę, nie wiem. Coś, co nadawało kształt tej cegły. Więc nie wiem. Co niektóra się tu trafia pełna. Naprawdę z pełnej cegły było u góry, tak jakby alawieniec można to nazwać, zrobiony tam, gdzie były te klamry metalowe spinające. A tak w większości jest ta dziurawka. No, także jak widzicie, idzie to w miarę sprawnie, cegła po cegle. Też jak się patrzy, tak jak na ścianę jest wymurowana, to nie zdaje sobie człowiek sprawy, jak dużo jest tych cegieł tak naprawdę, bo jest ich, jak dla mnie, masa. To, co tam odłożyłem, to się nie spodziewałem, że aż tyle miejsca będę na to potrzebował. I tak cegła po cegle, byle do końca.
Już to będę miał tutaj rozebrane, uprzątnięte tą cegłę, ten gruz. Tak naprawdę przystąpię chyba powoli do rozbiórki tego stropu. Nie wiem na ile tym od dachu on potrzebny jest, ten strop. Pewnie nie, no bo oni jakby od zewnątrz, jak widzieliście, sobie rusztowanie rozstawili, a później ich przemieszczanie się po dachu tak naprawdę polega na chodzeniu po łatach. Więc nie wiem, czy oni tu od środka będą coś potrzebowali. A no, pozostanie jeszcze rozbiórka tam komina od góry. No oni mi tam muszą zrzucić co najmniej poniżej linii dachu, żeby tam w tym miejscu było już normalnie pełne poszycie. Zostawiamy tylko ten jeden komin tam. Ten, który był tam przy tym pokoju jedynym na poddaszu, który widzieliście. Tamten zostawiamy dla kominka jakiejś kozy tam, którą sobie w salonie będziemy mieli. Planujemy zrobić jakąś tam wkład kominkowy, który obudujemy sobie tymi kaflami z pieca rozebranego, tego ładnego. Więc ten jeden komin zostawiamy, a ten zrzucamy w takim sensie, że nie będzie kominem, tylko będzie pionem na różne instalacje. Pierwszy dzień, jak zaczęliśmy rozbierać, to z bratem, z Michałem, gdy to zaczęliśmy we dwóch, szło to trochę inaczej. Zanim sobie znaleźliśmy jakiś sposób, to ja to po prostu rozwalałem, rozbijałem. Michał sobie siedział na krzesełku i ostukiwał te cegły. Je tam wywoził, układał. Ale gdzieś to tak chyba jak robię teraz, że cegła po cegle sobie od razu na miejscu, nie schylając się, nie kłócając, sobie rozbieram, ostukuję, czyszczę, wkładam na taczkę i na bieżąco wywożę. Praca jest bardziej trochę zróżnicowana niż taka monotonna. I tyle. Nic skomplikowanego. Praca nawet fajna. Tak tu sobie robiąc, jeszcze takie przemyślenie przyszło mi na myśl odnośnie tych kredytów. Tam pierwotnie mieliśmy takie założenie, tak, że to celem naszym jest, zwłaszcza teraz w tych czasach, żeby nie mieć kredytów, żeby nie mieć takich zobowiązań codziennych, comiesięcznych w sensie, do spłaty. Naprawdę się płaci bankom, większość to są odsetki, że gdzieś tam kilkadziesiąt lat się spłaca. No i tak sobie myślę, że decyzja kiedyś, 10 lat temu, o zakupie działki na kredyt, później o budowie domu na kredyt. No, byliśmy młodzi, gdzieś tam w planie dopiero. Czy już po ślubie, czy jeszcze nawet nie. Jak działkę kupowaliśmy, jeszcze nie byliśmy. Po ślubie gdzieś dopiero w planie było i perspektywa rodziny i tak dalej. Więc decyzja wtedy podjęta tak naprawdę teraz procentuje, nie? Bo wartość tamtej nieruchomości, którą zrobiliśmy, stworzyliśmy sami od zera, pozwoliła, na tyle wzrosła, że pozwoliła nam tak naprawdę na zakup innej, wyremontowanie jej i zostanie bez kredytu, gdzie byśmy zostali z tym, co mieliśmy, no to jeszcze 20 lat byśmy to spłacali, gdzie tak naprawdę setki cały czas rosły, kapitału się niewiele spłacało,
Jeszcze jak pierwsze 8 lat, tam korzystaliśmy z programu Rodzina na swoim. Jeszcze pierwsze 8 lat było całkiem spoko tam, bo odsetki płaciło tak naprawdę państwo. Dopłaty na to było. Pierwsze 8 lat tego właśnie spłaty kredytu to tak było. Więc no. Więc to zaprocentowało i dzięki temu nie mamy teraz obecnie kredytów. A korzystając z okazji, że tak sobie jeszcze robię, mam i się nagrywa mi mikrofon włączony. Kolejne przemyślenie mam takie. Człowiek sobie sam tu w myślach robi to coś tam sobie. Myśli cały czas. Czy bardzo ryzykujemy tego, że nie będziemy mieli gdzie mieszkać? No i tak i nie, no to nie jest koniec świata, jakbyśmy nie zdążyli. No są różne opcje, no w ostateczności można i u teściowej jakiś czas pomieszkać. Można wynająć mieszkanie, żeby było bliżej tutaj na budowę. Można, no wynajem to tam wiąże się z kosztem dodatkowym, który gdzieś tam załóżmy, że będziemy chcieli uniknąć. Można zamieszkać na miejscu w domku holenderskim jakimś tutaj, na miejscu na podwórku ustawionym, jako że to będzie jeszcze w miarę załóżmy lato, czy tam później jeszcze jesień. A nawet i w zimę da się mieszkać. Więc opcji trochę jest. To nie jest tak, że mamy nóż na gardle i jak nie zdążymy do sierpnia, to nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Więc zrobimy oczywiście wszystko, żeby z żadnej innej opcji nie skorzystać, ale jakieś alternatywy tam są. Też nie podejmujemy decyzji tak, że zbyt pochopnie, nie? Że jedyne wyjście jakie jest, to mieszkać tu. Zdaję sobie sprawę z ogromu robót, jaki tu przede mną stoi. Bo nawet po czasie, który już upłynął do tej pory i patrząc na to, wygląda dom, to w sumie można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic. Nie? Z drugiej strony patrząc, no to wydarzyło się dużo. I to tak, wiecie, no zależy z jakiej perspektywy się patrzy. Więc mam nadzieję, że zdążymy, a jak nie zdążymy, to też się nic nie stanie. Dobra, udało się rozebrać, skończyć tutaj wszystkie ściany.
wiecie co, i utwierdziłem się, że ta wędzarnia nie jest z początku domu, nie była zbudowana od razu pierwotnie. Ktoś ją później dorobił, ciekawe w jakich latach, a wiecie po czym poznałem? Zobaczcie, tutaj, tu powinien być zastrzał. Tu jest gniazdo, tu powinien być czop. Tu jest nawet odcięty, nawet nie wybrany. Zobaczcie, został czop w środku. Kołek jest wbity normalnie tutaj. Więc to był zastrzał, tak jak na... Tam macie, tam ze strzały. No i tutaj symetrycznie, tam z tamtej strony, nawet są w dwie strony. Tutaj nie było z drugiej. Tu jest trochę inaczej, bo tu jest klatka i tu jest podparcie. Welcome. Ale tu na pewno było pierwotnie, był zastrzał zrobiony z belki. I on został przy budowie wędzarni wycięty. Także to jest... To mnie upewnia w tym, tak jak podejrzewałem, że ten rodzaj cegieł mi nie odpowiada na lata 30. To mnie utwierdziło w tym, że nie było tej wędzarni tu od początku.